cześć, witam Was serdecznie w kolejnym wideoniusie. Wreszcie się pojawia ten wideonius, bo od czasów wakacyjnych wideoniusa nie było. Dzisiaj jednak wraca w troszeczkę takiej jesiennej już atmosferze. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Zapraszam do oglądania. Jesienna aura naprawdę już powoli daje się nam we znaki. Spójrzcie na te spadające już liście. Ale to dopiero początek października, więc jeszcze wszystko przed nami. Deszcze, spadające liście, złota jesienna, polska złota jesień. Ale powiem Wam, że ja lubię takie klimaty. Owszem, lubię też lato. W zasadzie to ja lubię każdą porę roku, ale jesień jakoś tak zawsze mnie nastraja melancholijnie. Zawsze jesienią najczęściej powstawały wiersze. Ale już nie piszę wierszy. Teraz oddaję się tylko i wyłącznie muzyce. I wszystko to, co chcę przekazać, przekazuję właśnie w muzyce. Wracając do wideoniusa, bo to miał być wideonius, a nie wywody na temat swojej osoby. Zapraszamy Was na kolejne audycje w przyszłym tygodniu. Będą tym razem dwie. Wtorek będzie to kolejna elektroniczna terapia, którą prowadzimy wraz z Michałem Jurczykiem Gackiem. No i będzie to spotkanie z numerkiem 91. Natomiast ja Was zapraszam w czwartek na markowe granie. Będzie to spotkanie z numerkiem 343. Jak zwykle Wasze nowości, przededykacje, można komuś dedykować utwór, można poprosić o jakiś utwór lub przysłać nowość. Ja też będę się starał wyszukać jakieś fajne nowości, czy to na Bandcamp, czy na SoundCloud, czy to na YouTube, i Wam tą nowość przedstawię. Zapraszam Was serdecznie do słuchania audycji na żywo w przyszłym tygodniu. Jak wiecie, w ten weekend, właściwie w sobotę, we Wrocławiu impreza Live Crunch, na którą serdecznie Was zapraszamy. Muzyka elektroniczna i muzyka, stara muzyka ze starych gier komputerowych, 8 i 16 bitowych. Impreza Live Crunch we Wrocławiu, dokładnie 8 października. Całość zacznie się około godziny 13, natomiast koncerty o godzinie 19. Jest plakat na naszej stronie stacjowej, zaraz pod ramówką, tam wszelkie informacje. Będzie można posłuchać koncertów typowo elektronicznych. Zagra Michał Matusiak, Michael Kajs, Piotr Lewandowski, Biokomp. Zagra też Kato, czyli Mariusz Wasilewski, i inni grający typową muzykę 8-bitową, taką właśnie tworzoną na komputerach Commodore 64, Atari i takich właśnie tego typu maszynach. Zapraszamy już dzisiaj. Jak wiecie, takie pociągowe klimaty kolejowe zawsze mnie pociągały. Dlatego lubię nagrywać wideoniusy gdzieś w otoczeniu kolei, dworców, takich właśnie opuszczonych miejsc jak to. Ale też dlatego też się wybieram do Wrocławia właśnie koleją. Na pewno część z Was również się do Wrocławia wybierze koleją. Będzie to fajny czas nie tylko samych koncertów, ale również możliwość spotkania się, porozmawiania sobie na tematy nie tylko muzyczne, spotkania się ze słuchaczami. Na przykład cieszę się, że kolega słuchacz Wingman będzie wtedy we Wrocławiu. Będzie można się spotkać. Spotkam się wreszcie z Przemysławem Wituckim, bo jest właśnie z Wrocławia. Więc naprawdę zapraszam Was, zachęcam do odwiedzin Wrocławia. Jeżeli ktoś ma blisko i chciałby się spotkać, porozmawiać i posłuchać koncertów, pograć na tych starych komputerach, to zapraszamy. 8 października, teraz w tą sobotę, Wrocław, klub to tu, dawny Madness. Myślę, że łatwo tam traficie i się wszyscy tam razem spotkamy.
to koniec na dzisiaj naszego dzisiejszego wideoniusa. Mam nadzieję, że przekazałem Wam to, co miałem Wam przekazać, a forma przekazu, taka bardziej mobilna, z komórki, przypadnie Wam do gustu, bo teraz w taki sposób chciałbym te wideoniusy nagrywać. Pozdrawiam Was, życzę jeszcze udanej, miłej niedzieli i do usłyszenia we wtorek na pierwszej audycji w tym tygodniu, w przyszłym tygodniu, pierwszej audycji na żywo. Elektroniczna terapia. Cześć.